Od 14 listopada Wejherowskie Centrum Kultury zostanie opanowane przez aktorów i osoby, które aktorstwem zajmują się amatorsko. Rusza bowiem ogólnopolski przegląd małych form teatralnych luterek. Udział w wydarzeniu biorą monodramiści i zespoły teatralne. Mile widziana też publiczność bez względu na wiek. Mam nadzieję, że będziecie z nami podczas tego wydarzenia i będziecie razem z nami mogli podziwiać młodych artystów. Organizatorzy, czyli Wejherowskie Centrum Kultury oraz Liceum Ogólnokształcące na ulicy Bukowej w Wejherowie, chcą na przekór smutką świata, na przekór jesieni, aby w czasie teatralnych spotkań panowała wiosenna, pełna optymizmu atmosfera. O prestiżową nagrodę główną, czyli Pegaza, walczyć będą zespoły teatralne i monodramiści z całej Polski. Spektaklom towarzyszą też warsztaty.